O, i witam serdecznie, mamy wszystko odpalone. Możemy przejść do nagrywania. Może tak trochę ją ogarnę? Taka jest trochę nie halo. No proszę bardzo. Teraz będzie trochę bardziej halo. Tak jak była nieogarnięta, tak jest jeszcze gorsza. Dobra, nieważne. Lecimy z kolejnym odcinkiem, słuchajcie. Kontynuujemy. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie dzisiaj. Jaki dzisiaj odcinek nam wyjdzie. Może fajny. Będzie to już chyba 5. odcinek, nie? Tak mi się wydaje. 5. odcinek. Tak się zapowiada. To zaraz sprawdzę. To tak nam z 5 pewnie zostanie. Tak myślę, że tak w połowie pewnie jesteśmy. Zaraz sprawdzam wideo. Tak, to będzie 5. odcinek, no. Z tym, że ten pierwszy 2 godziny, nie? Gra ma około 11 godzin. No to sami sobie tutaj to, że tak powiem, tak mamy po 45 minut, więc wiecie też, że nie wszystko tak idzie równo wycyrklować. Udaj się w stronę słupa światła, czyli my mamy nadal, słuchajcie, w sumie nadal mamy ten akt, tą misję. Ten kotek, tu niby zbieramy tą kasę, nie? Ale co tu my możemy kupić i co to nam da? Latawiec. A nie, bo to są zadania, tak? Zadania to może... o, właśnie, sklep. Mhm. Muzyka. Modna i funkcjonalna. A ile my mamy? A może sobie kupię taką kurtkę, co? Mam tyle pieniędzy. Szkoda, że nie idzie chociaż ten przysłuchać, nie? Co to za kawałek? Dobra, a tą kurtkę mam teraz założoną, czy jak to jest? Nie cierpię czekać, gdy ktoś robi zakupy. Biedny ty. Aha, dobra, zapomniałem zmienić sobie jeszcze tego tutaj. Tu. Proszę. A, że jedz, chłopak. Nie patrz na mnie. Byłeś. Pewnie by gdzieś mnie zaprowadził. Ale co ja chciałem? Aha, no żeby wejść te umiejętności, to... No właśnie, umiejętności też w sumie... O Jezus, szkoda, że to pokazuje to wszystko. Po co to pokazuje? Tu mamy jeszcze dużo bram do otworzenia. O Jezus. Punkty umiejętności 30. O, to z tym rdzeniem to tak, jak najbardziej. No, to jak? No, obrażenia jak najbardziej. Tutaj wszystko, co ma jakiekolwiek obrażenia, to... Aha, a tu jakąś kurtkę mamy, nie? I ja bym chciał tą kurtkę założyć teraz. A, pełne stroje nawet można sobie walnąć. A nie było tak, że ja sobie mogę jedne i drugie założyć? Niby taka opcja no, była chyba, ale się widocznie skończyła. Dobra, bo my tutaj niepotrzebnie coś tutaj przeglądamy. Dobra. Gdzie mamy iść, słuchajcie? Aha, czyli tu mamy najpierw, tu musimy najpierw tą mgłę. W tej strefie musimy tą mgłę tutaj. Co jest? Ktoś mnie widzi? A tu są te. Ja nie mam nic. Przypomina węża. A, paskudnego węża. Ej, czy ja sobie coś poprzestawiałem? No dobra, no ale o co chodzi? Dlaczego ja nie mam umiejętności? Czy ja gdzieś sobie przełączyłem to? Czemu mi pokazuje tutaj ten obszar? O co chodzi? Ja zasadniczo bym musiał iść tutaj. A nawet tutaj. Bloki mieszkania zawsze budzi... Tam jest brama, dobra. Jest tu zbyt cicho. No teraz tak, tu już jest mgła. Poszedłem za daleko. Kurwa, gdzie ja wlazłem? Czemu ja nie mam umiejętności, słuchajcie? Co się stało z moimi umiejętnościami? Tam jest brama do odkrycia i... Jak ją odkryć? A potem wlizę na przykład? Musimy zlecieć z innego miejsca, żeby dotrzeć do bramy Tori na dach. No tak właśnie myślałem, ale... Jak już powiedziałeś? Jak już mi podpowiedziałeś? Tylko mnie wkurza to, że ja nie mam umiejętności, o co tu chodzi? Nie patrzcie na mnie. Ej, no czemu nie mam... Kurwa, bo mi się tak trzęsie ten ekran, że ja nic nie widzę. Ej, a może tędy? A ten samochód? Mnie już gonią, nie? Ktoś pamięta, co się stało z moimi umiejętnościami? Czemu ja ich nie mam? Gdzie jest ta bramatorii? Tam jest. A nam właśnie o to chodzi? Zaraz zobaczymy, czy nam właśnie chodzi o tą bramę? Tak, o tą by nam chodziło, no. To tam jest ten ptaszek. Ciekawe, czy tu idzie wejść. Na to, żeby z tego tam gdzieś zlecieć. Ale jeszcze tego ptaszka nie widzę. Jak są słodne, to co? Aha, w ten sposób, dobra. Cicho, bo może tu go chycimy. O, właśnie o to chodziło, dobra. Damy radę tam dolecieć? Daliśmy, ej. Z minierów. Ej, no ale ja nie mam umiejętności. Gdzie są moje umiejętności? Co się stało z moimi umiejętnościami, ej? Tak, to ja tego nie zrobię. Ej, no widzowie, co jest z umiejętnościami? Co tu się popsuło? Ktoś mi to wytłumaczy, wyjaśni? Synchronizacja, no dobra, ale mam 0. Czemu mam 0? O co tu chodzi? Nie mam wiatru, nie mam wody. Coś klikłem? O, cicho, bo je zwróciło, dobra. Dobra. Teraz. Cicho, dawaj. Gdzie są? A, tam są te latające, dobra. Na szczęście one są słabe, gdzie to jest tylko? Dawaj go. No nie zdążyłem tak czy inaczej. Dawaj, dać się. Kurde, bo tak to nie będziemy robić. Tam jest jeszcze jeden gnój. Dobra, cicho, jakoś sobie poradziłem, ale... Ale co ja zrobiłem, że nie miałem tych umiejętności, to ja nadal nie wiem. Także wybaczcie. Dobra, bramatorii odblokowywana. Jupi! Straciliśmy 10 minut, 13 wręcz. Jesteśmy blisko. Wręcz 13, więc... Wróg zaatakuje prędzej czy później. Dobra, mgła się trochę nam odsunęła teraz, tak? O, a my teraz musimy iść. A zaznaczę tu ja. Teraz musimy tutaj. Jakoś tam bokiem przejść. Ej, no nie poleciał? Się nie godzi. Szary, ale to porobiłeś? No serio. Szacun. O, trochę szybciej robi, no. Trochę szybciej robi jednak. Ona jeszcze żyje? A ty co? Gruby. Cię wodą potraktuję. Dawaj go, gruby, dawaj go. Tylko ja tam tak muszę to ominąć, nie? Bo tu jest kawałek. Kurde, dalej, bo nie mogę po tej mapie przesuwać, jakbym chciał, tylko tak jakoś do dupy to jest. Dobra, a ja muszę iść tam. Czyli tutaj, dobrze, idę tutaj boczkiem. Tu już za daleko. Kurde, powiem wam, że ta myszka jest tak dynamiczna tutaj. Myślałem, że się uda. Kurde. Zawsze się ktoś musi przypierdolić, nie? Dobra, bo nie mamy już. Dobra, to z wody naparzaj. Dawaj. Dobra, jeden rozwalony. Albo jedna, nie wiem, bo to wiecie, nie? Różnie bywa. Dawaj tym. No nie mogę trafić, nie? Naprawdę. O. Nie wiem, muszę... Tą taką... To myszka wolniej chodzi, bo przecież kurde... Serio. Dobra, oczyść bramę Tori, o to chodziło. Tam pas. Strach, weź Tero. Czykolwiek nadawałoby się to na... Nie powiem, bo nadawałoby się może to na... tutaj nam na, proszę was... Na co? Na miniaturkę, słuchajcie, może, kto wie? No chyba, że trafimy jeszcze lepszą, no to jak trafimy lepszą, to będziemy tutaj, że tak powiem, działać z lepszą, a jak nie, to nie. Dobra, i teraz tak. Ja tu sobie to zaznaczyłem, kurde. Ja tu sobie to zaznaczyłem, ale tak zasadniczo niepotrzebnie, czy potrzebnie? Nie, no trzeba ją odsłonić, no. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tak... Mam nadzieję, jak ją odsłonimy, to może już tu się nam uaktywni. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli iść tutaj tak, nie? Z ukosa, no ale dobra, trudno. To jest gdzieś tam, do góry, nie? No to tu trzeba chyba gdzieś bliżej jednak. Ale tu mam obawienia, kurde, powiem wam szczerze. A tu w ogóle to zrobimy taki motyw, że my sobie, że to wykorzystam jako... To przejście przez to. Szary, ale ty masz pomysły. Jak potem stawię na Insta, to po prostu fajnie, jak coś jest dynamicznego, nie? To inaczej trochę tam wiara może... Dobra, nie widział mnie, widział mnie. Miał mnie nie widzieć, gnój. No i co tam dalej? Chociaż jednego bym rozwalił. Gruby się nie dostał. Dobra, fajnie, o to chodziło. A to jest następna, dobra. Albo następny, ja nie wykluczam. Dobra. Spójrz, starannie napisana tabliczka, no niech sobie będzie. Czy są tutaj na przykład niestarannie napisane tabliczki? O, tam są strzały. No to słuchajcie, powiem wam. Dzisiaj sobie możemy popolgować z odcinkiem w sumie. To jest zbyt wcześnie na świętowanie. To mniej niż 5% łącznej liczby. Przed nami jeszcze sporo pracy. 10 tysięcy dusz już? O kurde. Dobra, ale gdzie jest ta brama teraz? A, ty wziął. O Jezus. Dobra, zostaw mnie, gruby. O, wyrwał to, wyrwał to. O, teraz mogę też ręcznie wyrwać. No nie powiem, z czym mi się te kulki tutaj skojarzyły, no ale... No, może to przemilczę, ok? O, co to jest? Hełm. Hełm noszony przez słynnego dowódcę samuraju. Dobra, idziemy tą bramę Torii odkryć, kurczę, bo przecież ile można. O, może to? Co było sapać? A, jest tu znowu. Ej, gruby się nie dostał. Mogę już wyrwać? Jeszcze nie mogę? Dobra. Lecz się. Dobrze, że tego leczenia mam dużo, nie? Jeszcze bym chciał sobie skojarzyć... Dobra. Jeszcze bym chciał sobie skojarzyć, jak się ten, słuchajcie, jak się tam łączy, wiecie, że jak kilku ma się już zlikwidowanych, to żeby te sznurki łączyły kilku, nie? O, panie! No to znaczy, że jeszcze tutaj muszę ją... Dawaj ją! Ale mnie wzięła. I ona jest tutaj, dobra, skończyło się. Ale gdzie ona jest, ej? Bo mi uciekła. Rozwaliłem to, czy... Dobra, brama Torii odblokowywana. Słuchajcie, w piątek... W piątek premiera Jedi ocalały, więc muszę sobie zobaczyć, jak skończyliśmy, jak się skończyła ta pierwsza część. No dobra, a co to da? Ej, przestań! Ej, miałem się z kimś zobaczyć. Oszukali mnie banda decydentów. Czemu ja mam światło włączone? Czy automatycznie się włączyło? Koraleki. Płomienne koraliki. Dobra, tutaj brama Torii jest odblokowana, a my musimy iść... O, i teraz dojdziemy z strony słupa światła, jak najbardziej. No i pięknie. To jest gdzieś tam, tak? Czemu ja mam latarkę włączoną? Jak się latarkę włącza? O, chyba tym, dobra. Tędy nie dojdziemy. Dobra, idziemy tam. Trochę po śmieciach. Wiele. Ej, a nie było tu tego przecież. No, nawalił się, nie? Ewidentnie się nawalił, kocu. Widzieliście kiedyś pijanego kota sprzedawcę? Co byś chciał? Głodny jesteś? Hej, poczęstuj się. No częstuj się, częstuj się. Hej, słuchajcie, nic nie zrobiliśmy, jest 25 minut już gry minęło, nie? Czasem mnie to przeraża, jak to leci ten czas w grach. Dalej powinno być jaśniej. Jakiś koteł. No nie będę wszystkich myśli, kurde, czytał, nie? Dobra. Będzie przejść tędy, czy ja muszę iść tamtędy? Zaraz się okaże. Bo tam była ścieżka, nie? Ale... To jest ten słup światła? Chuja mnie robi ta. Co to? Dusze ludzi. Wszystkie, które zebrali. Jest ich tak wiele. W miarę pracy w policji człowiek się znieczuła. Inaczej nie dałoby rady funkcjonować. Ale co jakiś czas trafia się sprawa, która wstrząsa tobą od stóp do głów. Sprawa taka jak ta. Tak. Wiem, co masz na myśli. Kurde. To palące pragnienie zmieniania świata na lepszy. Trzymaj się tego uczucia. To ono nadaje sens życiu. Dobry odkurzacz rozwalił. Dobra, ale o co tu chodzi? Możemy tędy przejść. No, ja mam obawienia. Co on zrobi z Marii? To przez tego gościa utkwiłem z tymi mocami. Dla niego to jeden wielki eksperyment naukowy. Użyję Marii bez wahania. Skup się na jej ratowaniu. No to skupimy się. Dobra, bo mi tu Jakubowski mi tu przychodził jeszcze, ale dobra, lecimy z tym tematem. Udaj się głębiej. Dobra, już nie odpisuję na żadne SMS. No może na jednej. Co to? Jestem ciekawy, w którym miejscu jesteśmy. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak... A kiedyś robili coś takiego, nie? Postęp w grze, czy coś takiego, nie? Były takie opcje. Przecież nasze szczury laboratoryjne nie mogą tak wybiegać z klatek. Hej, zaczekaj! Gdzie Marii? Fascynujące rodzinne spotkanie, ale to będzie musiało zaczekać. Wkrótce rozpoczyna się ceremonia. Żaden z was na nic mi się już nie przyda. To przykre, ale was obu już nie da się uratować. O czym ty mówisz? Oddaj ją! Niestety, przybywasz za późno, aby się pożegnać. Już zajęła swoje miejsce na finałowej scenie. Jakiej finałowej? Co ty gadasz? Co? Dzieło jeszcze nieskończone. Pozostało to, co najistotniejsze. Pieniądze. Pozwolę tej dwójce zająć się wami w moim imieniu. Naprawdę sądzisz, że to gówno może przywrócić zmarłych do życia? KK. O czym ty mówisz? Ten popapraniec chce zebrać masę ludzkich dusz, aby połączyć nasz świat z innym wymiarem. Jego żona zachorowała i 5 lat temu zmarła, a on próbuje ją odzyskać. Teraz trochę to zaczyna wyglądać inaczej. Jestem pewny, że jego córka byłaby bardzo dumna z tatusia. Kurwa, zaraz mi powiedzą, że to jest jego ojciec. Nie wiem. Co to jest? Wybaczcie mi. Ja też na razie nie wiem. Chyba wprowadziłem was w błąd. Moja żona i córka doskonale mnie rozumieją. Muszę tylko przywołać z powrotem ich dusze z zaświatów. Tylko one nie do końca żyją chyba, nie? Mojej córce należą się specjalne podziękowania. Gdyby nie ona, ta bariera nie mogłaby istnieć. Poświęciłeś w tym celu własne dziecko? Ciało jest tylko naczyniem duszy. Czemu mamy być przywiązani do czegoś tak nietrwałego? Kryje nam się tutaj całkiem ładny odcinek, wam powiem. Facet jest porąbany. Nie mamy tylko zbyt wiele czasu. Pozwolę jej dotrzymać wam towarzystwa. O! Dawaj! O kurde, co to jest? O, słuchajcie, zwrócił się Jakubowski. Cicho, kurde, ale mi się teraz, no i teraz dupa jest, wiecie co? Powiem wam szczerze. Hej, dawaj tam, napierdzielaj ją. Czemu nie mogę napierdzielać? W ten sposób nie możesz zdobyć. W jaki sposób? Gdzie są moje znowu te? Aha, wszelkie działania bazujące na duchach energii są ograniczone. Nie będzie w stanie wykorzystać techniki w walce oraz straci dostęp do niektórych ruchów. Samotna praca na ulicach nie oznacza jednak, że będzie całkowicie bezronny. Wciąż może m.in. korzystać z przedmiotów, absorbować duchy. Aha, i używać swojego łuku, strzał. Dobra. No i fajno, że mogę. Ale co z tego, że mogę? Założę się, że to ją spowolni. Dobra, ja mam ją pokonać, no ale co ją ma spowolnić? Gdzie ona jest w ogóle? Cicho, jest gdzieś leci? Hej, jesteś cały? To ogony stanowią źródło i no dobra, no to mi pomóż. Spróbuję zakraść się od tyłu. No to się zakradę, ja teraz kurwa zginę. No przecież tak to się nie da, nie? Kompletnie nie wiem, o co tu chodzi w tej walce, no ale dobra. Ej, cześć! Dobra, ona nas... Czyli wiadomo, że ona nas rozdzieliła, dobra. Ukryj się gdzieś, gdzie cię nie zobaczy i odkryj się w plan. I co się zrób? No najgorsze, że jej nie widzę. Założę się, że to ją spowoli. To pewnie by ją spowolniło, jakby ona tu była, ale jej tutaj nie ma, no to... Te ogony stanowią źródło jej mocy. Musisz je wyrwać, pomogę ci. Jasne. Spróbuję zakraść się od tyłu. Dobra, tylko gdzie ona jest? Ej, no ja jej nie widzę. Tego trzeba zacząć. A, tam chodzi, dobra. Zobaczy mnie? O kurde. Czego ona się tak odwraca? To wiem, chwila. Jasne. Spróbuję zakraść się od tyłu. Mogłem strzelić w to coś, póki tam sta. Hej, hej, jesteś cały? Chyba od razu mnie widziała, nie? Ludzie kochane. Jasne. Spróbuję zakraść się od tyłu. Dobra. Naprawdę. Mogę od razu drugiej? Nie mogę tego zrobić. Nie mogę. Ja tylko chciałam walczyć. Tata, mama. Dobra, schowaj się. Rinko. Wszyscy zawsze mnie chronią. Zawsze stoję za plecami innej osoby. Przez długi czas aż tak mi to nie przeszkadzało. Ale teraz jest inaczej. Nie, może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Jeszcze jeden? Dobra, ale to już ostatni. Poważnie. Lepiej wymyśl jakieś imię. Jeszcze dwie kity mi zostały. Siedziałam bezczynnie. Opiekowano się mną. Ale czy tak ma wyglądać życie? Nie. Nie tak. Ani trochę. Jestem kotem. Zamkniętym w klatce. Dobra, tam jest. Ona banalnie prosto na koło tylko chodzi, nie? Ta walka nie wchodzi w grę. Muszę zajść ją od tyłu. Na skróty. Ej, ona tam pójdzie jak nic. Ona mnie tu zauważy? Mam nadzieję, że nie. O, nie widziała, dobra. Dawaj! Dobra, to wygląda jakby coś z dupy wisiało, ale... Dobra. To takie dziwne uczucie. Im trudniejsze staje się życie. O. Większą czuję pustkę, ale nikt tego nie rozumie. Jestem tylko ciężarem, zawsze pod kloszem. Jestem pustą skorupą. I tak jakby tu znowu szła. Inny o mnie decydował. O kurde, co to jest? To nie jest prawdziwe życie. Zostań tutaj. Tak będzie bezpieczniej. Nie, to jest złe. Kurde, bo została nam ostatnia kita. Ja też zasługuję na życie. A mgłę dali. O kurde. Niemiło. O, cicho, tam jest. Dawaj ją, dojdziemy ją. Znaleźć sposób, aby ją unieruchomić. No to jebniemy w ten. Tą beczkę. To jak ją unieruchomić? Chyba powiem wam, że mam stracha. Ona sobie tam przechodzi, nie? Przez tą mgłę. Ja już jej nie ma, dobra. Otwarta walka nie wchodzi w grę. Muszę zajść ją od tyłu. Wiem. Dobra, może teraz mi się uda. Kurde, ale ona skacze tej. Kurwa, nie trafiłem w to gówno. Ja się tu kręci. Dawaj. Czemu nie mogę? No kurwa, no zalazłem od tyłu i co? Dobra, chowaj się. Sposób, aby ją unieruchomić. A tu? Kurwa, nic nie dało. Co tu zjem, jak ją unieruchomić? Kurde. Już przelazła? Jezus. Dobra. Jasne. Spróbuję zakraść się od tyłu. O kurwa, co za pizda, no. Odwróciła się. Goni mnie? Kurwa, gdzie tu jest ten Słowek? Idzie tu? No kurde, musimy ją wyczekać. Walką twarzą w twarz niczego nie zdziałam. Muszę się ukryć i zaczekać na sposobność. Tak jest. Ale tam ona się zatrzymuje, tam w razie co. To idzie czy nie idzie? Dobra, idzie cicho. Dobra, mam tą kitę jedną. Dawaj. Dobra, wrócił chyba. Dobra, jest. 45 minut, idealny odcinek, słuchajcie. Boże. Przykro mi. Ole flaję jedną. Jakiego zrobił kurde tego? Jeszcze mi jakiś boss się pokaże? Ej, jak z wyspy. Znaczy się z tego, z Lostów, ten czarny, wiecie. Czarny dym. To będzie finałowy boss? Ciekawe, nie? Ale by były jaja. Ale co to za Godzilla powstała, to też nie wiem. Znów byłem tak blisko. Niech to szlak. Dobra, no nie do końca wiem, o co chodzi teraz. Musimy go ścigać. Jeszcze jej mało? Nie wtrącaj się. Brudną robotę zostaw zawodowcowi. No i pozamiatał. To, co zrobił, jest niewybaczalne. To będzie trwało, dopóki nie zostanie powstrzymany. Ruszajmy. Dobrze. Tak jest. No i słuchajcie, idealnie, idealnie, no piękny odcinek. Misja ukończona, agonia. No to była agonia z tym kotem. No nie, no były gorsze bossy u Szarego do przejścia. Agonia. To będzie dobry tytuł odcinka nawet, mam pewno. Idzie tam gdzieś? Panie. Tu są dobre szoty na ten. Te kingongi idą na miniaturkę, nie? Chodzi mi. Trzeba coś wybrać na miniaturkę, to będą dobre na miniaturkę. Tam jakiś wir powstaje. Nie idź w stronę światła. A my musieliśmy iść. Co to jest? Pojęcia nie mam. Ale to na pewno nic dobrego. Ej, tylko teraz nie tchórz. Nie tchórzę. Chodźmy. Nie tchórze, tylko kończymy odcinek, słuchajcie, i dalej co jest, co to są za postacie. Akito, słyszałeś telefon? Słyszałem. Dowiemy się tego już w następnym odcinku, słuchajcie. Ten będzie w środę. To następny będzie w sobotę, to musi być jakiś mega dobry odcinek. W sobotę będzie odcinek, tak. W sobotę wieczorem, w sobotę jestem w pracy, będzie. No tak sobie ustaliliśmy, nie? Że odcinki będą wtedy, kiedy ja będę w pracy, żebyście też coś dostawali. Myślę, że to jest uczciwe całkiem. No ten ogniowy mi się podoba, tylko szkoda, że go zawsze mam mało, ale to też jest spoko, ten też był spoko. Dobra, słuchajcie, zapisujemy gierkę. Fajny odcinek, fajny boss. Dobre, mi się podobało, powiem szczerze, mi się podobało. Dobra, zapisujemy sobie giereczkę. Trzymajcie się. Widzimy się na live'ach i na następnym odcinku. I pewnie zanim będzie następny odcinek, to jeszcze serdecznie zapraszam oczywiście na Jedi Ocalały w piątek premiera. No, także trzymajcie się. Bye.